To jest prognoza pogody czy program o Liberze? Antoni Libera. Osobiście nie rozumiem, jak można mieć jednocześnie talent pisarski, talent aktorski, talent muzyczny, w tym także, jak się wydaje, kompozytorski i w końcu talent reżyserski. Dzień dobry Państwu, a w naszym studiu z nami we własnej osobie Antoni Libera. Pisarz, który należy do elitarnego klubu współczesnych pisarzy polskich, którego twórczość zyskała światowy rozgłos. Ale co w tym kontekście chyba trochę dziwne, w Polsce pan Antoni Libera kojarzony jest głównie jako tłumacz, komentator, znakomity zresztą dzieł Samuela Becketa, ale także poezji Hölderlina czy Kawafisa. A dziś chcemy rzucić snop światła największy na twórczość pana Antoniego Libery jako pisarza. Na pańską osobistą twórczość. No ale powraca ta, no właśnie, Wojciecha Tomczyka. Ambaras de richesse. Czy wielość talentów to bardziej błogosławieństwo czy przekleństwo? No ja uważam, że w tym jest duża przesada. Ja nie uważam się za specjalnie utalentowanego człowieka. No po prostu tak natura sprawiła, no, że mam rozmaite zainteresowania humanistyczne. To dojście do literatury oryginalnej właśnie, taka była, ja nie byłem takim wczesnym debiutantem. Zaczynałem właśnie od krytyki literackiej, od tłumaczenia i po dosyć długim okresie tego rodzaju doświadczeń doszedłem, można powiedzieć, do tej oryginalnej własnej twórczości. Ale przyjaźniłem się ze Stanisławem Barańczakiem, wiele rozmawialiśmy i on na przykład też, jak się spojrzy na jego dorobek, to dorobek jego translatorski jest niepomiernie większy od jego oryginalnej twórczości poetyckiej, ale on zawsze mówił, że sztuka przekładu, no zwłaszcza sztuka przekładu poetyckiego, to jest również jakaś forma jego wyrazu bezpośredniego. Znaczy, że on uprawia literaturę również tłumacząc oczywiście głównie klasyków i takie najznakomitsze wiersze. Ale na co pan sam kładzie akcent, gdyby pana zapytać, kim pan jest? Nie umiałbym się tak jednoznacznie zaszufladkować. No, ze względu na, jeżeli tak obiektywnie do tego podejść, no to rzeczywiście, no przede wszystkim można powiedzieć, jestem tłumaczem i komentatorem i reżyserem twórczości Becketa, to, no bo tego najwięcej było, najwięcej czasu temu poświęciłem. Na drugim miejscu bym umieścił tę literaturę oryginalną, no bo chociażby objętościowo, no ja napisałem tam 3-4 książki, no teraz pracuję nad piątą, ale rzeczywiście ku mojemu zdumieniu ta powieść Madame no zyskała zaskakujący dla mnie rozgłos, przetłumaczono ją na 20 języków, rzeczywiście była jakoś znana. No, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale jako teatrolog z wykształcenia nie mogę jednak nie zwrócić uwagi na ten szczególny fenomen przywiązania do Samuela Becketa, wieloletniego, bardzo gruntownego, bardzo także szczegółowego i to w kilku rolach, właśnie tłumacza, reżysera także. Zobaczmy, jak o tym mówią ludzie teatru. W przypadku Becketa wprowadza go także na scenę i reżyseruje z precyzją dyrygenta, który pochyla się nad partyturą utworu, by wykonać go razem z orkiestrą. To jest osobna szkoła reżyserii, także już w Polsce niemal zapomnianej. Reżyserii nie tyle wiernej autorowi, co wiernej duchowi tekstu, ale także skoncentrowanej na wizji zapisanej w dziele. W tym wypadku wizji Becketa, która jest precyzyjna jak dzieło muzyczne. Dodajmy od razu, że muzyka dla Libery jest może najważniejszą ze sztuk i wypełnia ona praktycznie wszystkie jego tłumaczenia, a także jego realizacje teatralne. One są muzyczne w takim sensie, w jakim mówimy o muzyczności literatury opartej na podobnych strukturach, jak te, które tworzą fugi, symfonie i operę. Śpuuu!
Jak tam twój pan? Przydaje się jeszcze? Wciąż jeszcze z tą raną w boku? Przez mękę naszego Joe? Uważaj, jeszcze on się weźmie za ciebie, gdy skończysz ze sobą. Ja teraz gram. Stara chusto. Jak widać doskonale, największe znakomitości polskiej sceny. Ale wyobrażam sobie, to przecież wiadomo nie od dziś, praca tłumacza, badacza, komentatora literatury w zacisznym gabinecie to coś zupełnie innego niż żywioł sceniczny, który trzeba okiełznać. Temperamenty aktorów, zwłaszcza tych wielkich, bywają trudne. Jak się panu pracowało z tymi wybitnymi artystami sceny? Bezkonfliktowo, muszę powiedzieć. No, wszyscy oni, których tutaj pokazano, no, to fascynowali mnie. No, czułem się zaszczycony tą współpracą. Zapasiewicza to ja znałem od dzieciństwa, bo on był wychowankiem moich rodziców, bywał u nas w domu, no więc to było też takie jakieś zamknięcie znajomości prywatnej tą współpracą artystyczną, bo przecież po tym, co tutaj pokazano, no, ta właśnie największa współpraca to była dopiero w Teatrze Powszechnym, kiedy zrobiliśmy na nowo z nim ostatnią taśmę i jeszcze inne jednoaktówki. No to był wspaniały artysta, no, nieodżałowanej pamięci. Łomnicki był fascynujący na inny sposób, to był żywioł, prawda? Z kolei Andrzej Seweryn po doświadczeniu Comédie Française jest aktorem no, niesłychanej precyzji, prawda? Człowiekiem, który wypracowuje każdy szczegół. Także no, to była współpraca bardzo harmonijna z każdym z tych aktorów. A czy pan się łatwo odnalazł w teatrze, czy to przyszło z trudem i z czasem? Wie pan, to jest specyficzny teatr, no bo to jest jednak teatr bardzo kameralny. To jest teatr często na jedną czy dwie osoby. To nie jest no, jakiś wielki zespół, z którym ja pracuję, prawda? A mogę dodać jedno, że ja doszedłem do reżyserii poprzez tłumaczenia. To znaczy, jak zrobiłem te tłumaczenia, to odczułem potrzebę sprawdzenia tych swoich przekładów w teatrze, czy one rzeczywiście dobrze funkcjonują i nie ukrywam, że szereg rzeczy jeszcze dopracowałem i udoskonaliłem po realizacjach, kiedy wyszło na jaw, że coś się gorzej mówi, że można to inaczej powiedzieć. Więc to jest jeden mój motyw, czyli ta weryfikacja przekładu. A drugi motyw to był taki, no, że ja się zorientowałem dosyć szybko, że jednak Becketa w Polsce nie za bardzo rozumiano i poza tym już wchodziliśmy w ten etap tak zwanych eksperymentów, że reżyserzy traktowali tekst jako dopiero podstawy do własnych wariacji. W przypadku Becketa to się nie zgadza, to się nie, no, no po prostu nie wychodzi. I ja no, w ślad, przez to, że ja znałem go osobiście, że dostawałem od niego różne wskazówki, widziałem wszystkie jego inscenizacje, no wiedziałem, do czego on zmierza, prawda? To chciałem po prostu przyswoić również polskiej publiczności tę jego wersję autorską. A co to znaczy, że w Polsce nie rozumiano Becketa? To długi temat, no, dlatego że nie doceniano po prostu, czy nie zauważano kilku rzeczy. Po pierwsze, nie dostrzegano humoru Becketa. Przez długi czas Becket był traktowany jako autor egzystencjalistyczny, takiej czarnej mszy, w dodatku w takim francuskim, ponurym sosie z lat 50. No, to jest, oczywiście można powiedzieć, że to jest pisarz pesymistyczny, czy że jego wizja jest dosyć ponura, ale to jest zrobione środkami również komediowymi, komicznymi. To oczywiście to jest bardzo gorzki humor, to jest czarny humor, ale więc to trzeba było wydobyć. Po drugie, no, nie można Becketa dowolnie skracać czy przestawiać, bo te jego sztuki są niezwykle precyzyjnie zaplanowane i trzeba wiedzieć, jak to oddać. W dużej mierze chodziło również o nadanie
oddanie odpowiedniej prozodii, intonacji aktorom. Znaczy aktorzy nie sami nie wyczytywali tego, co tam jest zawarte. Trzeba trochę było podpowiedzieć, pomóc. I no, na swoją, że tak powiem, obronę czy usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że jak Beckett realizował swoje sztuki, czy to w Anglii, czy we Francji, czy w Niemczech, bo on w tych trzech krajach to robił, to połowa czasu prób to oni spędzali na czytaniu i Beckett po prostu im to czytał, no, ustawiał im głosy. Zapytaliśmy o tę kwestię też zupełnie nieoczywistego piękna prozy beckettowskiej profesora Jacka Kopcińskiego. Bohater powieści biograficznej Antoniego Libery, Godot i jego cień, wyjaśnię w pewnej chwili, że wybrał Becketa dlatego, ponieważ mógł się podpisać pod wizją świata i obrazem ludzi, jaki stworzył Beckett. Uznał go za własny. Ale czym właściwie była ta wizja? Zwykliśmy myśleć o niej jako o koncepcji katastroficznej. Ale Libera tłumaczy nam, że tylko ostatnia faza, ta, w której żyjemy, ma taki wymiar i też nie kończy się na katastrofie. Wszyscy czekamy na jakąś zmianę. Wreszcie Libera tłumaczy, że praca nad dramatami Becketa prowadzi do katarzis. I jest to katarzis filozoficzne, ponieważ dowiadujemy się czegoś, co jest najbardziej istotne o rzeczywistości. Jest to katarzis psychologiczne, ponieważ przeżywamy głęboko losy bohaterów Becketa, ale także estetyczne. Zostajemy uderzeni pięknem konstrukcji tych dramatów. I to jest zupełnie nowoczesne. Libera podkreśla, że pociąga go piękno sztuk Becketa, piękno, które może odmienić naszą świadomość, zmienić nas wewnętrznie. Libera chce, żeby Beckett wszedł do polskiej kultury literackiej i teatralnej i myślę, że już się to stało, mimo że ten tłumacz nadal działa i nadal czekamy na jego nowe inscenizacje. Co dla pana osobiście było w pracy reżyserskiej najważniejsze? Jaki był cel poszukiwań artystycznych w pracy z aktorem na deskach teatru? No, to były co najmniej trzy cele. Podstawowy cel to był taki, żeby, tak jak tu już zresztą mówiono, wydobyć muzyczność tych utworów, że one są tak skonstruowane, tak jak mówił profesor Kopciński, jak partytury muzyczne. I to jest być może dla aktora najtrudniejsze, zwłaszcza, że w Polsce wciąż jakoś tak po cichu, czy jeszcze pokutuje, no, obowiązuje metoda Stanisławskiego, prawda, która do akurat Becketa nie za bardzo pasuje. Tutaj potrzeba gry formalnej, gry, kiedy się wyczuwa się czas, kiedy jest jakaś mechanika precyzyjna, jeśli chodzi o wyraz twarzy i tak dalej. Więc jedna sprawa to jest sformalizowanie tego, również w sensie czasowym, żeby nie rozwlekać tego, że ja wielokrotnie spotykałem się, że właśnie końcówka, którą rozumiano jako właśnie no, taką sztukę o zamieraniu, o niekończącym się kończeniu, prawda, grano bardzo długo, rozwlekle i to nie zdaje egzaminu. Beckett te ponure, niby powolne sztuki kazał grać presto właściwie, że owszem, tam jest dużo pauz, ale sam dialog jest niezwykle energetyczny, wartki. Więc jest ta sprawa. Druga sprawa to jest muzyczność samych fraz. Bo jak się wniknie w to, to wiele tych tekstów Becketa, no w oryginale oczywiście, są kwestie zrytmizowane. To nie są utwory wierszem, chociaż powiedzmy dwa dramaty są takim wolnym wierszem, ale wielkie monologi są zrytmizowane. No i to trzeba aktorowi wyjaśnić, pokazać, jak to jest zrobione, no i następnie wyegzekwować to. No a trzecia rzecz to już jest ta, żeby to również profesor Kopciński już o tym mówił, no, żeby wydobyć z tych dramatów to, co jest najistotniejsze, to znaczy, że ta wizja jest niezwykle mroczna, ale że w naszych czasach ta wizja odpowiada temu, co powiedzmy w starożytności, w teatrze antycznym było to, co pokazywał Sofokles, Eurypides, Aeschylos. To znaczy, że
przyjrzenie się własnemu losowi jako losowi nie do pozazdroszczenia, prawda, czy losowi tragicznemu, znaczy to nie jest żadne pocieszenie, wręcz przeciwnie. Nazwanie, że nasz los jest tragiczny, że właściwie los ludzkości na Ziemi jest tragiczny, że jednak tak powiedzenie tego przynosi pewną ulgę. To jest może paradoks, ale tak jest. Jeszcze jedna kwestia związana z teatrem mnie nurtuje, bo pańska postawa wobec Becketa jest zupełnie wyjątkowa także na tle współczesnego teatru polskiego. Ta postawa reżyserska, ten rodzaj wierności. Szacunek wobec autora. Szacunek wobec autora, doprowadzony no, do takiego absolutnego zasłuchania się w Becketa. Dostrzega pan tę odmienność? Tak, ale tyle, że ja nie uważam tego za coś nadzwyczajnego. Ja jestem, jeżeli mogę się uważać za wychowanka, ja nie mam formalnie wykształcenia reżyserskiego, ale no, asystowałem, towarzyszyłem Erwinowi Akserowi i no, można powiedzieć, że się z nim przyjaźniłem, byłem z nim dosyć blisko, widziałem prawie wszystkie jego inscenizacje, no i spotykaliśmy się towarzysko i ja się, można powiedzieć, od niego bardzo dużo nauczyłem. No to był dla mnie no taki ideał reżysera, który no przede wszystkim bardzo długo siedzi nad książką, nad dramatem, wczytuje się, robi notatki, bardzo precyzyjnie się do tego przygotowuje i później bardzo skrupulatnie odtwarza to na scenie. Znaczy, Akser mnie nauczył tego, że reżyser w teatrze to jest ktoś jak dyrygent wobec orkiestry, no, że nie chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby siebie na pierwszy plan eksponować. Chodzi o to, że to jest rodzaj służby wobec autora. Dlatego też... Bardzo niepopularny punkt widzenia. No, ale... W świecie narcyzmu artystycznego. No tak, ale no, ja jednak uważam, że istnieje pewna hierarchia. No, jeżeli są tacy dramatopisarze jak Sofokles, Szekspir, Racine, Becket, no, Schiller, no, to ja ich uważam za jakieś no, za autorytety, no, czy wręcz za geniuszy, prawda? No więc... A dzisiejszy reżyser mówią, mój Szekspir. Mój Sofokles, no tak, no, ja się z tym nie zgadzam. No, ja uważam, że to jest jakaś błędna droga i co więcej sądzę, że to jest przejściowa jakaś moda, no, że to nie może długo trwać, dlatego że wiecie panowie, jeżeli zjawia się taki reżyser, ja wiem, jak Peter Stein, czy kiedyś jeszcze na początku XX wieku Craig, no, czy u nas właśnie Schiller, Leon Schiller, no to byli ludzie, którzy też oni mieli poczucie podrzędności wobec autora. Każdy z nich, ci najwięksi. No ale oni rzeczywiście mieli coś sami do powiedzenia. No, natomiast w obecnych czasach, no to ja widzę, że to jest głównie trampolina dla własnej kariery. No po prostu no, nie dostrzegam tutaj to robienie patchworków, które uważam za niedozwolone wręcz prawnie. No, znaczy robienie tych scenariuszy skleconych z różnych sztuk. Wiem, że ZAIX ma z tym coraz większy problem, bo nie wiadomo jak to, te prawa autorskie się rozmywają i tak dalej. No ja jestem w tym sensie, można powiedzieć, tradycjonalistą, ale ten tradycjonalizm to, on, jestem przekonany, że on wróci. Ten tradycjonalizm staje się skandalizmem dzisiaj. No nawet. Tak. Ale dla kogo? Ale zupełnie też zaskakujące jest to, co się tutaj mówiło o katarzis. No bo dzisiejsza scena teatralna w Polsce jest pełna ciemnych obrazów ludzkiej egzystencji, a jednak większość krytyków nie dostrzega w tym i chyba trafnie żadnego katarzys. No dlatego, że w tych inscenizacjach nie ma światła żadnego. Przecież jest tylko epatowanie naturalizmem. Ja bym tak powiedział. Dlatego to wiadomo, że jeżeli, czy turpizmem, To są kategorie, no, które nie przynoszą katarzis. To jest właśnie jakieś zwekslowanie w niedobrym kierunku, że wszystko w naszym świecie jest materialne, tak? Znaczy nie ma rzeczy duchowych. To nastąpiła ta redukcja, że wszystko jest materialne, że żyjemy w świecie materii. Znaczy, mogłoby się wydawać, że Becket jest rzecznikiem takiego poglądu i papieżem takiej złej nowiny. A jednak nie.
Jednak to, znaczy to, to jest naprawdę na zupełnie osobną rozmowę i na wyjaśnienie, dlaczego tak nie jest. Beckett nie jest nihilistą i Beckett nie jest naturalistą. Najbardziej uduchowioną przez wieki, za najbardziej uduchowioną dziedzinę sztuki uważano muzykę i ta muzyka nieustannie wraca w pańskim spojrzeniu na sztukę, w porównaniu z innymi gatunkami sztuki, tej, którą pan uprawia, z teatrem, z literaturą. Dlaczego to jest takie ważne? I co w muzyce jest takiego? Jaki rodzaj muzyki? Także, którzy kompozytorzy, którzy twórcy, którzy pana inspirują najbardziej? No to oczywiście trochę wywodzi się z tego, że ja rzeczywiście skończyłem szkołę muzyczną, więc dosyć wcześnie poznałem te podstawowe zasady muzyczne, nie jakieś wyższe, ale podstawowe zasady muzyczne poznałem i poznałem to, że tak powiem, wychowanie w muzyce, które, na które bardzo stawiano akcent w tej szkole, do której ja chodziłem. To znaczy przede wszystkim kultywowanie i docenianie formy. Że muzyka to jest forma, tak? I że w muzyce nie można oszukać. W innych dziedzinach, no zwłaszcza przy tej dowolności, która jest obecnie, to można. W muzyce nie można ani ktoś, kto komponuje, ani tym bardziej ktoś, kto wykonuje. Nie może oszukać, bo albo to zagra i zagra to precyzyjnie i zagra to pięknie, albo nie zrobi. I to wychodzi, w, powiedzmy, no, na różnych konkursach pianistycznych czy no, wykonawczych, prawda? Więc obiektywność piękna. Tak, a druga, tak, oczywiście, że a druga rzecz, że no, muzyka jest sztuką w jakiejś mierze tajemniczą i to no, no, świetnie nazwał to Schopenhauer, prawda, że muzyka niczego nie nazywa, muzyka niczego nie pokazuje, tylko że muzyka sama jest pewną wolą, to znaczy przez to, że muzyka dzieje się wyłącznie w czasie, a nie w przestrzeni. A ma pan kompozytorów, do których nieustannie pan wraca? No naturalnie, tak, tak. No to jest oczywiście XIX wiek. No i to jest no, ten cały środek muzyki romantycznej. No, Schumann, Brahms, a no, naturalnie oczywiście Beethoven i Mozart. Dla mnie oczywiście no, pianistyka jest ważna, no, utwory na fortepian. Dla mnie to jest zaskakujące w ustach interpretatora w jakimś sensie. Kontynuatora Becketa, który mógłby się wydawać właśnie piewcą świata zdemuzykalizowanego, by sięgnąć po twierdzenie Ryszarda Przybylskiego, ale wydaje mi się, że to jest właściwy moment, żeby przejść do pana dokonań prozatorskich, pisarskich, oryginalnych. Posłuchajmy kolejnego materiału na ten temat. Czego byśmy nie powiedzieli o Antonim Liberze i jego przedstawieniach teatralnych? To proza Madame, Godot i jego cień, jej opowiadania, jest mistrzem noweli. To jest piękna literatura, piękna i dobra. I dobra to znaczy stająca po stronie dobra. W przypadku wielkich pisarzy, a ja uważam Antoniego Liberę za wielkiego pisarza, najważniejsze jest to, że oni umieją nas zaskoczyć, że my nie umiemy przewidzieć, co mają nam do powiedzenia i dlatego to jest takie świeże, nowe i dla czytelnika tyleż frapujące, co inspirujące. Ja czekam, czy mnie Antoni Libera zaskoczy. Ktoś mógłby złośliwie powiedzieć, że no jest pan tutaj komplementowany przez znajomych, przez przyjaciół, ale przygotowaliśmy też kilka cytatów osób z zupełnie różnych konstelacji, by tak rzec, którzy pisali, jak na przykład Jacek Łukasiewicz. Madame to dowód kunsztu. Została napisana przeciw modom, ma tradycyjny krój, jest realistyczna, dobrze skomponowana, wykwintna, europejska. Powieść czerpie z tradycji, stylów i przykładów z Tomasza Manna, Prusta, Standala, Konrada i wielu innych. Wspaniałe parantele, by tak rzec. Czy chociażby Małgorzata Musierowicz, autorka popularnej prozy dla młodzieży. Również konkurencja pisarska. Zajrzałam do Madame o 4:00 po południu. Nad ranem byłam już po lekturze całości.
Od tej książki nie można się oderwać. Napisana z użyciem narracji tradycyjnej, jest finezyjna i dobrze zbudowana. Zawikłane zagadki i piętrowe opowieści, tajemnica, do której kluczem są książki. Za granicą książką zachwycał się Carlos Fuentes w bardzo, wręcz entuzjastycznym tonie. Pisano w The Washington Post, w New Yorkerze, w Los Angeles Times. To jest imponujące. Czy pan sam wie, w ilu krajach ukazała się powieść? Wiemy pośrednio od mojego wydawcy, bo to jest takie zobowiązanie, że wydawca informuje autora. No więc z tego, co wiem, to książka jest przetłumaczona na 20 języków do tej pory. Aczkolwiek też nie należy z tym przesadzać, bo ja uważam, że tylko w trzech krajach rzeczywiście był jakiś poważniejszy rezonans, to znaczy w Niemczech, na pewno był w Niemczech duży rezonans, mogę nawet domyślam się dlaczego, a poza tym w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych również dlatego, że wydało to bardzo prestiżowe wydawnictwo Farrar-Straussa i dało taką gwiazdkę z rekomendacją, to oczywiście to ustawia taką książkę. No ale wróćmy do Polski, ponad 100 tysięcy egzemplarzy, to się w prozie artystycznej właściwie nie zdarza. Właśnie, to połączenie popularności z jednak wysoko zawieszoną poprzeczką. Jak pan to tłumaczy? No, to jest dla mnie do dzisiaj, powiem szczerze, zaskakujące. Odbyłem wiele spotkań autorskich i mogę się trochę domyślać. To znaczy, ta książka ma co najmniej jakieś takie dwa aspekty. Jeden aspekt czysto, nazwijmy to fabularny, no, że jest po prostu pewna akcja, nawet intrygująca, trochę detektywistyczna, jak ten bohater tam szuka tych tropów tej swojej umiłowanej bohaterki. A druga warstwa czy aspekt to jest ta cała strona dygresyjna. I ja przypuszczam, że no, wiadomo, że czytelnicy są bardzo różni. No, niektórych interesuje akcja, prawda? I mówiąc tak trochę dosadnie, czy ten bohater wreszcie dopadnie tę swoją umiłowaną, czy nie. No, po prostu to jest to wędzidło, prawda, które ciągnie to. A inni, którzy lubią smakować właśnie jakieś refreny, jakieś odniesienia, jakieś, prawda, te kontekstualne jakieś rzeczy, no to wtedy ich interesuje cała ta warstwa dygresyjna, która jest nafaszerowana a to wiedzą historyczną, a to wiedzą literacką i tam jest cała ta zabawa z tradycją, bo ja się oczywiście świadomie bawiłem tą tradycją. I teraz na czym polega ten efekt? No, że ja, jak przystępowałem do pisania, to ja wiedziałem, że ja piszę parodię Bildungsroman, tak jak idąc w ślad za wielkimi pisarzami w przeszłości. Wilhelmem Meister. No oczywiście Wilhelm Meister Goethego, ale jeszcze wcześniej, to znaczy Cervantes i Don Quixote, który jest wielką parodią archetypu średniowiecznego. No, jest po prostu rodzajem wyśmiania tego. I ja też, no, ten cały mój chwyt polega na tym, że ja za pomocą środków XIX-wiecznych, takiej grandilokwencji, takiej, prawda, pewnego baroku językowego, elegancji języka, za pomocą tego środka mówię o rzeczach niezwykle banalnych, szarych, śmiesznych z rzeczywistości PRL-u. No to jest ten komizm, humor tego wynika z kontrastu między językiem, jakim to jest napisane, a przedmiotem, który ja opisuję. No dobrze, bawi się pan konwencjami literackimi, tradycją kulturową. A co z własnym życiem? Czy to jest dla pana materia twórcza, czy dużo w tym jednak kamuflażu? No, to mogę powiedzieć tak, że Madame jest całkowitą fikcją. To nie ma nic wspólnego z moim życiem, poza no, zwykłym doświadczeniem w PRL-u. To znaczy, że niewątpliwie szereg anegdot czy sytuacji, które są tam opisane, są wzięte z życia, ale nie w sensie jako mojego życia. No, to są pewne obserwacje. Tak? Natomiast mogę powiedzieć, że jakąś formą autobiografii jest Godot i jego cień. Przecież, no, to jest autobiografia specyficzna, bo to jest autobiografia intelektualna, a nie tam o mnie znowu, jeżeli ktoś chciałby się czegoś bliżej dowiedzieć, to dowie się bardzo mało. Natomiast dowie się o pewnym mojej drodze duchowej. O tej książce z pewnością za chwilę jeszcze porozmawiamy. Wróćmy jednak do Madame. Zapytaliśmy także innych o to, dlaczego ta powieść jest istotna. Najwybitniejszą powieścią Antoniego Libery jest oczywiście Madame.
Madame, którą wszyscy znali, wszyscy znają i czytają, cały świat, kilkadziesiąt języków. Na kilkadziesiąt języków została przełożona. To jest jedna z pierwszych takich poważnych literackich prób rekapitulacji doświadczenia, jakim było życie w PRL-u, ale w perspektywie egzystencjalnej, postrzegane w perspektywie tego, jaki miało wpływ na osobisty los jednostki. Dzięki temu z jednej strony ta powieść portretuje codzienność PRL-owską i portretuje ją znakomicie, to znaczy bardzo, bardzo precyzyjnie, nieomal czuć zapach i kolor tego parcianego PRL-u lat 60., który jest tam przedstawiony. Żeby wydostać się z duchowego i mentalnego PRL-u, trzeba to doświadczenie uporządkować. I w tym względzie myślę, że Madame była fundamentalnym wydarzeniem. Postać Madame chyba trzeba rozumieć jako pewną metaforę, prawda? Bo oprócz tego powierzchniowego takiego poziomu fabularnego, gdzie ona jest atrakcyjną nauczycielką, mamy całą właśnie intrygę kuszenia i uwodzenia. Jest dalszy plan idei, pewnej teorii kultury, historii europejskiej kultury. Jak w tym kontekście należy rozumieć tę metaforę? No, to jest dosyć prosta metafora, ponieważ jest bardzo jasno powiedziane, że to jest Polka, to nie jest francuska, tylko że to jest Polka urodzona we Francji, że jej pierwszym językiem nawet był francuski, ale w domu mówiło się po polsku. I potem wskutek tragicznych okoliczności historycznych ona została przywieziona tutaj do Polski komunistycznej. Jej ojciec został zamordowany właściwie na UB. I że od tego momentu ona chce się stąd wyrwać. Taka jest jej sytuacja. No i to ma pokazać, no taki był niby mój ten projekt, zamierzenie, że to kultura, to co Herbert napisał w tym słynnym wierszu Potęga smaku, że jeżeli się ma pewną kinderstubę, jeżeli się jest wychowanym w pewnym duchu, to jeżeli znajdujemy się w rzeczywistości opresyjnej, parcianej, niegodziwej, to niejako instynktownie reagujemy negatywnie na to. I to jest niby ten jej przykład, że ona, bo tam jest jednak też pokazana pewna dwuznaczność, że niektóre jej zachowania są dwuznaczne po to, żeby móc stąd wyjechać. I oczywiście na przykład ten aspekt ja wzorowałem chociażby na losie nie byle kogo, bo Czesława Miłosza, który też pamiętamy o co chodzi, o jego wyjazd z Polski, kiedy on tu przyrzekł, że on tylko jedzie do żony i zaraz wróci i nie wrócił. I to spowodowało niesłychaną dyskusję, czy to było posunięcie moralne, czy niemoralne. Ja oczywiście uważałem, że Miłosz postąpił jak najsłuszniej, że w pewnych momentach można skłamać, można wprowadzić kogoś w błąd, żeby się stąd wydostać. I to dotyczy wielu innych artystów, takich jak Polański, który nie uciekał, czy Tyrmand, który uciekł. Ale że oni, zdając sobie sprawę z własnego talentu, z własnych możliwości, postanowili pracować nad tym, że tutaj oni by zgubili. A no właśnie, to jest także bardzo ciekawa kwestia. Uciec, wyjechać, opuścić tę straszną rzeczywistość PRL-u. Do tego jest kuszony bohater Madame. Tę intrygę można czytać także jako formę jednak poszukiwania innego świata. Ale podobny motyw pojawia się w książce Godot i jego cień. Jak rozumiem, to było także pańskie pragnienie, czy pański dylemat i w końcu decyzja, żeby zostać? Tak, ale mimo wszystko to nie było tak drastyczne, jak w przypadku tych przykładów, które myśmy tutaj wymieniali, bo to trochę był inny czas. No, ja nie wiem, jak ja bym się zachował w latach 50. czy 60., gdybym był już dojrzały i byłbym świadomy swoich możliwości, prawda? A
ten mój wyjazd polegał na tym, że mnie bardzo długo nie dawano paszportu, miałem z tym trudności i wreszcie, kiedy na interwencję bardzo tam wysoko z Ameryki mnie wypuszczono, to ja po prostu przedłużałem ten pobyt, żeby tam być. I, no, że wolałem, powiedzmy, jakieś swoje oszczędności, coś tam zarobiłem, że mogłem z tymi pieniędzmi wrócić i tutaj żyć całkiem przyzwoicie, a oczywiście to były oszczędności niewielkie, ale pozwalające, powiedzmy, przeżyć jeszcze kolejne pół roku czy rok na Zachodzie. Mówi pan, że nie wie pan, jakby się zachował w latach 50. czy 60. Wiemy, jak się pan zachował w latach 70. i to zupełnie nieznany aspekt pańskiej biografii. O tym opowie Piotr Naimski. Adka Libera poznałem we wrześniu 1976 roku, kiedy spotkaliśmy się w jego mieszkaniu przy ulicy Słowackiego w Warszawie i tam zapadła decyzja o kształcie powoływanego Komitetu Obrony Robotników. Przyszliśmy tam z Antonim Macierewiczem, Antoni i ja. Spotkaliśmy się z Janem Józefem Lipskim i Jackiem Kuroniem. I byliśmy już po decyzji, Antoni, ja i Wojtek Onyszkiewicz, że KOR założymy sami, we trzech. Podaliśmy tę decyzję do wiadomości kolegom, pytając, czy się przyłączą. Oni powiedzieli po krótkim wahaniu, że owszem, Jan Józef dość dramatycznie to ujął. Powiedział, że nie może się nie przyłączyć i wtedy Jacek Kuroń również to uczynił. I przekonywaliśmy kolejne osoby do przyłączenia się do istniejącego już faktycznie rzecz biorąc komitetu. I to zakończyło się 14 nazwiskami ogłoszonymi 23 września. Doskonale opisuje to pani Justyna Błażejowska w swojej książce o powstaniu KOR-u, gdzie również zamieszczony jest krótki fragment w postaci relacji Antoniego Libery, który był gospodarzem tego spotkania. Antek Libera był wśród kilkunastu sygnatariuszy listu protestacyjnego w czerwcu 1976 roku. Sygnatariusze protestowali przeciwko brutalnej akcji milicji obywatelskiej i ZOMO w Ursusie podczas strajku w proteście wobec podwyżek cen. I to był list, który był zainicjowany przez Antoniego Macierewicza. Jak mówię, podpisało go kilkanaście osób i między innymi Antoni Libera. Zawsze był człowiekiem kultury, związany z literaturą, badacz literatury, komentator, autor książek. Wtedy, w 1976 roku, zaangażował się, uznał, że to, co się dzieje w Polsce, to, co wtedy miało miejsce, wymaga aktywności wszystkich ludzi uczciwych. To był odruch sumienia. To jest zupełnie nieznany wymiar pańskiego życia. Jak pan pamięta te wydarzenia opisane przez Piotra Naimskiego, związane z działalnością KOR-u? No to ja byłem jakoś już przygotowany duchowo do takiej decyzji, ponieważ ta sytuacja w Polsce za Gierka mniej więcej od 1974-1975 roku zaczęła gnić, mówiąc brutalnie. Było mnóstwo jakichś takich nieprzyjemnych historii, to wszystko stawało się coraz bardziej okropne. No i ta historia, która się wydarzyła w 1976 roku, czyli podwyższenie cen i później ten protest i pałowanie, ta słynna ścieżka zdrowia, no to tam były okropne rzeczy, to się o tym już teraz tak nie pamięta, ale no, przemoc ze strony państwa komunistycznego była okropna wtedy. I ja właśnie, no, tak jak właśnie mówił Piotr tutaj, no, byłem trochę takim, mówiąc szczerze, pięknoduchem, który siedział w książkach, ale nie mogłem już tego znieść i uważam, że trzeba się w takiej sytuacji opowiedzieć. I nawet ten epizod jest tu w Godocie i jego cieniu powiedziane, że to był początek no, tych szykan oczywiście, ale też tej walki o paszport i tak dalej. Więc
No to był taki odruch, że już właściwie mam dosyć tego. Czy chodził pan na procesy aresztowanych robotników? No tak, oczywiście. To był cały, że tak powiem, pakiet zachowań, bo to zaczynało się od tego podpisu, prawda, tego protestu, a potem jak KOR powstał, to byłem też współredaktorem biuletynu informacyjnego, który też, nazwijmy to, u mnie w domu działał i to się wszystko pisało jeszcze i na tym powielaczu się robiło. No to była cała Służba Bezpieczeństwa jak się do tego ja miałem, w sumie nie mogę się tutaj narzekać, bo ja miałem delikatne, chociaż oczywiście byłem parokrotnie zatrzymywany, miałem parę rewizji w domu, to jest zawsze nieprzyjemne, włącznie z wchodzeniem 7 osób o tam, nie wiem, 6 rano, człowiek jest w dezabilu, no to są rzeczy, które zostają na długo w pamięci. Ale czy to, jak to rozumieć? No, z jednej strony Antoni Libera, medytujący w przestrzeni dzieł wiecznych, z drugiej strony Antoni Libera, współzałożyciel KOR-u. Czy jest jakiś wspólny rdzeń etyczny, który to łączy? Czy to są zupełnie różne sposoby działania? Ja nie widzę w tym sprzeczności. To tutaj oczywiście aż się prosi przywołanie postaci Herberta, no, który też właściwie całe życie jeździł tam do Grecji, do Włoch. No, był miłośnikiem piękna, chodził po muzeach. Zwiedzał katedry. No, a był człowiekiem niezwykle, no, można powiedzieć, zaangażowanym politycznie. No. Ale czy te dziedziny, w sensie jakiejś inspiracji, gruntownego przemyślenia spraw i czerpania z tego motywacji do działania wpływają na siebie? Nie wiem. Mogę dać jeszcze taki przykład, że Beckett, który jest już, wydawałoby się, takim arcyapolitycznym, czy wręcz ahistorycznym pisarzem, to jednak, w dodatku Irlandczyk, gdy wybucha II wojna światowa, on akurat przypadkiem był w Irlandii, która była neutralna i on mógł zostać tam, tak? To on w ciągu 30 dni się tam stamtąd zabrał i wrócił do okupowanej już Francji z tym słynnym zdaniem: wolałem Francję w czasie wojny niż Irlandię w czasie pokoju. To było raz. Po drugie, że on jako człowiek dwujęzyczny, znał francuski i angielski na równym poziomie, włączył się w ruch oporu i zaczął tłumaczyć bardzo niebezpieczne materiały wywiadowcze podziemia francuskiego dla wywiadu angielskiego. I wreszcie go Gestapo namierzyło. On cudem się tam wydostał. To jest osobna historia, którą bardzo barwna można by opowiadać. I dopiero wtedy, jak był kocioł u niego w domu w Paryżu, Gestapo przyszło, cały dzień się działo i on wtedy uciekł, dopiero wtedy na południe Francji. I po wojnie dostał od de Gaulle'a krzyż zasługi. A skoro mówimy o Samuelu Beckecie, ale i o pańskiej biografii, no to być może jest najlepszy moment, żeby porozmawiać o biograficznych tropach powieści Godot i jego cień. Pojawia się tam postać Arnolda, który inspiruje bohatera książki do zajęcia się Beckettem. Czy to jest silnie biograficznie inspirowany motyw? Nie, to jest jakaś tam kompilacja. Mogę powiedzieć, że to były dwie osoby, a nie jedna, które podobnie na mnie podziałały. I niewątpliwie jedną z tych osób był człowiek, on się inaczej nazywał, który na odjezdnym, jak tam wyjeżdżał, emigrował. W 68. Tak, to był przyjaciel Tarna, pierwszego redaktora, pierwszego i do czasu wyjazdu. I on mi przekazał te takie najbardziej poszukiwane, najsmaczniejsze, jak to się mówi, numery dialogu, bo to jednak nawet trudno było w antykwariacie dostać, gdzie były właśnie te sztuki. No zresztą nie tylko Becketa, ale innych modnych wówczas pisarzy. Także można powiedzieć, dzięki niemu ja się z tym zapoznałem, ale jeszcze jest ta wcześniejsza historia, którą ja naturalnie żartobliwie trochę mitologizuję, że pierwszą sztukę, którą ja widziałem w życiu,
w teatrze dla dorosłych. Łaksa. Pomijałem, to było u Łaksa, ale to było w reżyserii Jerzego Kreczmara. To było Czekając na Godota w Teatrze Współczesnym w 1957 roku, gdy miałem 8 lat. Oczywiście ja nie twierdzę, nigdzie tego nie napisałem, ani nigdy tego nie mówię, że ja cokolwiek z tego zrozumiałem, chociaż oczywiście wrażenie było kolosalne. Być może to wrażenie wynikało z tego, że to był pierwszy raz w teatrze dla dorosłych, tak? Niemniej, no to mnie jakoś naznaczyło, można powiedzieć. Zajęcie się literaturą, kulturą, to przecież nie była tylko ucieczka od rzeczywistości PRL-u. Wielokrotnie wraca pan do takiej diagnozy polskiej kultury jako kultury o zerwanej ciągłości. Mm-hmm. I sytuuje pan siebie w roli kogoś, kto próbuje, pomaga nawiązać na powrót te zerwane więzy. Tak, no ja tak deklaruję, chociaż ja nie wiem, czy ja mam dostateczne kompetencje i no, robię, że, można powiedzieć, robię co mogę. To znaczy, że na nowo przyswajam trochę i Sofoklesa teraz zrobiłem i teraz nad Racinem pracuję, no więc czy tam nad... To jest ta twórczość translatorska, żeby nadać temu no, bardziej współczesny język, żeby to było przystępne. Wiadomo, że sztuka przekładu to jest w pewnym sensie sztuka zawsze skazana na przejściowość, prawda, że co nowe pokolenie, no, język się zmienia, to będzie to tłumaczone. Ja pamiętam, byłem na takim seminarium w Anglii kiedyś, to George Steiner, bardzo znany krytyk angielski, przemawiając do zebranych cudzoziemców, bo to z całej Europy przyjechali różni ludzie, to on mówi: wy cudzoziemcy to macie szczęście, że tego naszego Williama Szekspira to możecie sobie czytać co pokolenie, czy nawet co częściej w nowych przekładach. A my się musimy męczyć z oryginałem. No i on uświadomił pewną rzecz, że rzeczywiście no to oni z Szekspirem mają podobną sprawę, ja wiem, jak my z Kochanowskim, czy co, no to wiemy, że to jest... Jest mniejsza różnica między polszczyzną Kochanowskiego a angielszczyzną Szekspira. No ja się wtedy dowiedziałem, że przeciętny Anglik po maturze, to rozumie, idzie do teatru na przedstawienie szekspirowskie, to on rozumie połowę. No ja nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to jest tak. Ale to jest bardzo ciekawa kwestia, bo wydaje mi się, że pański ojciec, którego zresztą miałem okazję poznać na Olimpiadzie Polonistycznej, mógł patrzeć z pewną podejrzliwością na Becketa, bo właśnie w nim mógł rozpoznawać kogoś, kto zrywa tę ciągłość europejskiej kultury. Panu pokazał, że tak nie jest. Mnie się wydaje, że w wyniku tego dialogu, który oczywiście trwał no, ileś tam lat, bo absolutnie ma pan rację, że w punkcie wyjścia to jest ta... Takie nihilistyczne cięcie. Nihilistyczne cięcie. A ja później zdołałem go... No nie wiem jakim sposobem, bo to nie był przecież żaden wykład, że to się tak działo w trakcie różnych rozmów, kolejnych doświadczeń, że właściwie Becket jest spadkobiercą oświecenia. Mój ojciec się zajmował oświeceniem i w pewnym momencie on uchwycił, że to rzeczywiście jest ta linia, tylko że no, w te 200 lat później. Ale tak. Zatrzymajmy się przy tym nihilistycznym cięciu, bo wiele pan uwagi także poświęca kryzysowi kultury europejskiej. No, nie chodzi tylko o to, że w polskiej kulturze jest jakieś zerwanie związane z tragiczną historią. Chodzi o to, że kultura europejska być może się wyczerpuje. Być może żyjemy od pewnego czasu w stanie jej umierania. Tak by pan powiedział? No, niewątpliwie żyjemy w czasach wielkiego kryzysu, który może towarzyszyć okresowi przejściowemu, że są okresy przejściowe między wielkimi epokami, które coś ustabilizowały i potem ten okres przemiany nie wydaje żadnych sensownych owoców. Czyli taka międzyepoka. Tak. A jakie źródła ma ten kryzys? No oczywiście podstawowym kryzysem jest kryzys wiary i religii. Że na naszych oczach, znaczy rozumiem, przez na naszych oczach to jest ostatnie 100-150 lat, to nie jest na, to są długie bardzo procesy, no że mniej więcej na początku XX wieku doszło do jednak bardzo do tego, co dziś nazywamy mutacją metafizyczną, tylko że to były początki tego, to znaczy, że to, co już narastało w XIX wieku od czasów oświecenia, ostatecznie ta korozja
się ujawniła. No, w wyniku jakich zjawisk? No, w wyniku głównie odkryć naukowych takich jak teoria względności, jak marksizm, czyli sterowanie społeczeństwami, jak psychoanaliza, czyli zaglądanie człowiekowi do duszy, jak darwinizm, no jeszcze bardziej, prawda, czyli ewolucjonizm, który bardzo szybko rozszerzył się w ogóle na cały wszechświat, nie dotyczy tylko istot, prawda, żyjących na Ziemi, tylko wszystko jest w ewolucji. Więc powstała zupełnie nowa wizja kosmosu, nowa wizja świata, która bardzo szybko zaczęła sobie torować drogę. No i powiedzmy, jeżeli mamy dzieło Joyce'a, Ulysses, i komentarz Joyce'a do swojego dzieła, które no, spowodowało oczywiście mnóstwo trzęsienie ziemi, kontrowersje i tak dalej. I on powiedział, oto świat bez Boga, przyjrzyjcie mu się uważnie. Ale to u Fryderyka Nietzschego jest ta figura szaleńca, biegającego po rynku, ogłaszającego, uświadamiającego przechodniom, że zabili Boga, że wszyscy my zabiliśmy Boga. Czy dlatego wybrał pan Becketa, bo to on jest najbardziej sugestywny w tym, to nie, on jest tym szaleńcem? Nie mogę powiedzieć, że z tego powodu wybrałem Becketa, bo ja wybrałem Becketa intuicyjnie i estetycznie, a dopiero ta refleksja, którą teraz tutaj przeprowadzamy, no, była skutkiem tego. Ja dopiero od pewnego momentu zacząłem właściwie w pełni rozumieć, o czym Becket pisze. Pierwsze zahaczenie jest zawsze estetyczne i emocjonalne. Ale ów szaleniec Nietzschego wcale nie głosi dobrej nowiny. To nie jest tak, że obwieszcza to triumfalnie i chyba podobnie jest z Becketem, prawda? No to jest, tu jest dyskusja, czy Nietzsche nie ogłasza tego triumfalnie, bo przecież druga część tego zdania, które pan tu przytoczył, cóż to, zabiliście Boga i myślicie, że ujdzie wam to bezkarnie. No to jest jednak dalszy ciąg tamtej myśli. To jest raz. A jednocześnie uważam, że Nietzsche nie był w swojej filozofii konsekwentny. To znaczy, jeżeli weźmiemy całą filozofię nadczłowieka, prawda, i że właściwie cały ten postęp w dziejach służy temu, żeby wyprodukować zupełnie nową istotę i że trzeba odrzucić chrześcijaństwo, no przecież to są te rzeczy, czyli że chrześcijaństwo jest dla ludzi, dla jednostek słabych, dla społeczeństw słabych, że trzeba stworzyć zupełnie nową religię. To ja nie powiedziałbym, że tu jest element jakiegoś triumfalizmu. A u Becketa jest, oczywiście powiedziałbym, że Becketa można by skonfrontować z Nietzschem, ale na zasadzie opozycji, że Becket mówi tak, coś się skończyło, to uniwersum, w którym myśmy żyli od ponad 2000 lat, załamało się na naszych oczach jak domek z kart. Myśmy wrócili do punktu wyjścia i to jest największa tragedia naszych pokoleń, naszej epoki, że to minęło. A teraz on nie mówi, co będzie dalej, czy można to odbudować, jak to odbudować, czy coś przyjdzie potem. A pan jak uważa, istnieje taka możliwość, żebyśmy nawiązali ciągłość? Ja nie jestem ani prorokiem, ani futurologiem. Ja czegoś takiego nie przewiduję. Ja mogę odwoływać się do pewnych autorytetów, powiedzmy, z dziedziny nauki, takich jak Hawking, który niedawno umarł, który twierdził na przykład, że ta przemiana, o której już mówiłem, ta mutacja, w której tkwimy wewnątrz tego, że to może trwać nawet 500 lat, że my przechodzimy z cywilizacji ludzkiej w sensie takim tradycyjnym do cywilizacji w pełni technicznej. To znaczy, że oto rodzi się jakiś nowy człowiek i te różne filmy takie science fiction typu, nie wiem, no Matrix, no to oczywiście to są rozrywkowe filmy, ale one już mają tę intuicję, że stoimy w przededniu tego, że człowiek ujmie swój los we własne ręce, tak? Że dotychczas ewolucja toczyła się swoją drogą, a teraz ta ewolucja znalazła się dzięki technice w takim momencie, że człowiek może zacząć przekształcać siebie w sensie fizycznym. No, tak jak się mówi, przecież no to są na razie żarty, prawda, że człowiek będzie miał chipy w głowie, że będzie się sterowało ludzką myślą. Cała myśl posthumanistyczna. Ale co właśnie w tej sytuacji powinien zrobić pisarz? Jaka postawa przystoi dzisiaj pisarzowi? Czy to jest postawa kogoś, kto biada nad tym, że jest urodzony za późno, je fibryst, już nie napisze, nie opowie dalej tej historii? Czy pisarz może próbować jakoś wpływać na tę sytuację? Ja mogę
Mogę opowiedzieć o pewnej mojej rozmowie z Czesławem Miłoszem, gdzie ja go też wprost zapytałem, rozmawiając o jego najlepszej, najciekawszej książce eseistycznej, moim zdaniem, czyli o Ziemi Ulro, która wyraża bardzo podobną diagnozę. Gdzie podziała się wyobraźnia? Bo teza Miłosza jest taka, że człowiek się rozwijał, dopóki dawał upust czy głos wyobraźni. No i że wielkie mity, wielkie religie to są owoce właśnie ludzkiej wyobraźni. To, o czym filozof włoski Giambattista Vico pisał, o poetyckiej naturze ludów pierwotnych, no, że człowiek ma taką właściwość, że stwarza wokół siebie świat na miarę swojej wyobraźni. A wyobraźnia jest spulchniana przez religię. Tak jest. No i teraz ja pytam Miłosza, skoro pan tak uważa, że żyjemy w epoce w Ziemi Ulro, że myśmy tak zaszli. Czyli gdzie jest... przypomnijmy naszym widzom. Społeczeństwo owadów. Tak. Według poetyckiej mitologii Williama Blake'a ziemi, która pozbawiona jest już wyobraźni, dostępu z żywotnymi siłami twórczymi. Ja mówię, no przecież chyba pan się zgodzi, że ta wyobraźnia nie umarła całkowicie. Co się stało z wyobraźnią? Ja pytam Miłosza. I on bardzo ciekawie mi odpowiada. Powiedział, bądź humanista, poeta i tak dalej. On mówi, wie pan, mnie się wydaje, że wyobraźnia się obecnie przeniosła, zmieniła mieszkanie i mieszka teraz w głowach wielkich fizyków, którzy tworzą nowy zupełnie obraz świata, że tam jest teraz wyobraźnia, że to powiedzmy no, tak zwany model standardowy wielkiego wybuchu i wszystkie konsekwencje tego, które są w tej chwili już bardzo powszechne. To ludzie nawet nie rozumiejąc skąd się to wywiodło, wierzą w to, że tak jest. A to jest przecież jedna z kolejnych hipotez. I to Miłosz mi powiedział, że rolą artysty, czy tam rolą poety, no bo artyści są różni, to jest próba pojednania człowieka z tą nową wizją świata. No właśnie, ale rola artysty, poety, intelektualisty także. Używa pan pojęcia drugiej zdrady klerków w odniesieniu do tego, co się dzisiaj dzieje ze światem intelektualnym i artystycznym. Co pan przez to rozumie? No tak, to jest trochę inne zagadnienie, ale oczywiście współbrzmiące z tym, o czym mówimy. Mianowicie, co to była pierwsza zdrada klerków, przypomnijmy. No to jest historia, którą przedstawił francuski pisarz Gilles Benda w 27 bodajże roku. Napisał taką książkę, Zdrada klerków. I on oskarżył czołowych intelektualistów tamtej epoki, czyli że oni zdradzili ideały sztuki na rzecz ideologii. To był okres wielkich ideologii, no bo już był komunizm, prawda, był marksizm, a już tu właściwie rodził się na naszych oczach faszyzm niemiecki. No więc on to też przeczuwał. I że intelektualiści, artyści porzucili swoje ogrody, swoje domy i zaangażowali się w tworzenie tych ideologii, tworzenie nowych społeczeństw. I że to jest absolutnie naganne. Znaczy, że to on to potępił, tak? No, a teraz jak ja mówię o drugiej zdradzie klerków, to ona na czym innym polega? Oczywiście polega na tym, że w momencie, kiedy kultura została skomercjalizowana, a to doszło wskutek nadmiaru wolnego czasu, wskutek środków komunikacji, no, że kultura jest ogólnie dostępna, jest wielką rozrywką, jest wszystkim, prawda, co wynika z osiągnięcia pewnego dobrobytu, że elity intelektualne odeszły w kierunku złotego cielca mamony. To znaczy, bo oni zawiadują tym. Ktoś tym musi kierować, prawda? Więc artyści stali się politrukami, można powiedzieć, bankierów. No właśnie, ale bankierów. Bo kiedyś to były utopie, prawda? Tak. Że uwierzono, że można stworzyć nowego człowieka, że można stworzyć zupełnie nowe społeczeństwo. To się oczywiście okazało potworną utopią, która się skończyła wielką zbrodnią. No ale to było takie właśnie, no to też było na tle tego, że religia zmierzchała, czy prawdy wiary przestawały być dostatecznie silne. No i na tym gruncie
rzeczywiście wyrosły nowe pomysły, jak stworzyć ład na ziemi, jak uporządkować społeczeństwo, stworzyć nowego człowieka. Inżynieria dusz, no znane te rzeczy. Natomiast tutaj to nie o to chodzi. Tu chodzi wyłącznie o to, że zawiaduje się wielkim rynkiem, który jest oparty na ekonomii, na komercji. Gorzka diagnoza, gorzki rozrachunek, gorzkiego rozrachunku dokonuje także młody bohater Godota i jego cienia. Jest tam taki kwestionariusz, w którym znajdują się rubryki los, ojczyzna, samospełnienie, Bóg. Przy wszystkich tych punktach tenże bohater stawia zero. Nic nie osiągnął w tych dziedzinach. No ale gdybyśmy mieli ten kwestionariusz dzisiaj panu zaproponować, to jakby się pan ze sobą rozmawiał? Los, ojczyzna, samospełnienie, Bóg. No nie byłoby to specjalnie wesołe. No ale ja uważam, że panowie w tej chwili pytacie o, że tak powiem, bardzo subiektywną rzecz. Tak. Bo są znane przykłady, no nie wiem, no takim klasycznym przykładem jest powiedzmy no słynny, wielki pisarz Franz Kafka, który no jest absolutnie no niepodważalną wielkością, oczywistą wielkością, no który, jak wszyscy pamiętamy, kazał spalić wszystkie swoje dzieła, uważając je za nic nie warte. Więc to jest bardzo specyficzna perspektywa, jak się ocenia własne życie i własne dokonania. No, ja nie jestem, że tak powiem, tutaj, jak to się mówi, zadowolony z siebie i zawsze chcę, żeby coś było więcej. Ale być może no, to jest właściwość charakteru bardziej. No. Proszę państwa, proszę nie ufać tym słowom. Ten dorobek, te książki, które mamy przed sobą, to są zarówno tłumaczenia, jak i pisarstwo oryginalne pana Antoniego Libery przemawiają na jego korzyść. Cóż, więc na koniec chyba wypada... Naszych... Nie jeden artysta chciałby pozostawić po sobie takie ruiny. No bardzo dziękuję. Wypada zatem naszym widzom podziękować za uczestnictwo w naszej rozmowie, ale i odesłać ich do tego dorobku. Dziękujemy uprzejmie. Dziękuję bardzo. Uprzejmie. Dziękuję.